Witamy serdecznie wszystkich kibiców ze skoczni Wisła Malinka. Przed nami inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Teraz akurat aktualnie czekamy na rozpoczęcie się serii treningowych planowanych na godzinę 16, a na godzinę 18 mają odbyć się o godzinie 18 kwalifikacje. Pogoda jest średnia, jest mgła, pada lekka mrzawka, jest dosyć chłodno. Ale na szczęście wiatr nie jest zbyt duży, także nie powinno być problemów z rozegraniem skoków. Ale jest to koszt tego kraju, to 50 lat, 50 lat, 50 lat.
9 metrów i było wiele więcej w drugiej scenie. Czy będzie niezła prędkość? No troszkę pasywny. Pasywny to najmniej wiele powyżej 10, a nawet... Jest niezły skok. No ty są już niezły, a odległość 122 metry. Obiecywałeś dobry skok. No, a drugi zawodnik na bezu drugi. Jan! I uwaga, przygotować się. A teraz Adam, ile? A teraz 106 metrów. Więc jakby nie patrzeć, to jego najlepszy skok w wyśle. Ale za to dziękujemy. Norweg i Japończyk po 15,5. Najwięcej kto dał? Najwięcej polski sędzia, że tak, 6,5. Tak jest. Niemiecki autorytet. Brawo, Janka. No, Pokrawski, dziękujemy. Tak jest, podziękujmy. Bo, drodzy Państwo, to jeszcze Zabek przyznano. Nie wyszło, mówi się trudno. Przygotujcie się na wieście, powietrze w płucach, na belce startowej, za chwilę zobaczymy. Dawid! Głośniej! Dawid! Kowalski! Dawid! Kowalski! Tak jest! Zaraz powiesz na płucach, uwaga! Państwo, 121 metrów to nie jest najdłuższy skok w tej stawce, a jest znakomity skok, zobaczymy na oczy. Kto za najniższy? Na wyższy powietrza. Bo już za momencik, mili Państwo, na belce. Tak, zobaczymy triumfatora turnieju 406 roku. Zobacz, 25, to on z Kamilem walczy. Drugiego zawodnika, ostatniego Pucharu Świata. Panowie i Państwo, na belce startowej Kamil! Poleciał znakomicie, 122 metry. No to wie, czy nie będzie najwyżej z Polaków. 66 dodane. Ale zobacz, no Norweg i Japońcy 17,5, 18, Niemiec i Austriak, Polak 19. Popatrzmy, czy to było lądowanie na 17,5. No nie. Panie Robercie, patrzcie, jest Robert Osak. Nie ma go, myślę, że on by bez swojej 5 minut powiedział. Ale jest szarty, brawo! Panie Kamil. Piąty Stefan Hula! Ciekawie! Drodzy Państwo, super Maciek Stok! Tak, i Dawid Kubacki. No i teraz na belce Stefan. Jedno! Stefanka! Zajęli czołowe lokaty turnieju czterech skoczni. Czwarte miejsce, przypominam, zajął Maciek Kot. Drugie Piotrek Żyła. Piotr pierwsze. Kamil. Ich autografy, mili Państwo, na tej desce. I ta decha może do kogoś z Was powędrować bezpośrednio po tej ceremonii, która za moment się rozpocznie. Przypominam, zaczynamy od 200 zł. Każde podniesienie ręki będzie 50. Ale drugi? Narto, mili Państwo, ale to jest też pamiątka z ostatnich zawodów Pucharu Świata w Wiśle, czyli z połowy stycznia tego roku. To jest plastron, w którym wystąpił w Wiśle Domen Prelc.
I to jest kolejna rzecz, którą można będzie kupić po ceremonii, można będzie wylicytować dokładnie. Cel oczywiście szkoła, zespół szkół Wisła Centrum. Tak, dzieci, tak jest, zespołu szkół Wisła Centrum. Dla wiele cudów. I to czapki do góry pod... O, drodzy państwo, czy to nie są najpiękniejsi kibice w Polsce i na świecie? Wszystkie szaliki w górę, czapki, którzy mają. Tak jest, Polska musi tak, tak. O, tutaj jeszcze widzę, że jeden kolega sprawdza, jak jest Polska napisana. Panią... Naprawdę nazywała się, nie wiem. Wiecie, jaki był dym? Słuchajcie, no dziewczynka zestresowana, oczywiście później nauczycielka na kolana, przepraszała rodziców, przepraszała tą dziewczynkę. Nazwiska mamy różne, wiem zresztą o tym, nie? A nasz mówię... Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i oczywiście Polski. Pośrodku, jak państwo widzą, flaga PiS-u Polskiego Związku Narciarskiego, Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. Kochane dziewczyny, gramy dalej. Czekamy na nich, czekamy. Gdzie słychać was? Brawa. No właśnie tutaj cały czas brawa, drodzy państwo. Czy będzie goręcej? Czekamy. Są nasi goście. Gdzieś tam za chwilę się już przygotowują. Tutaj szybciutko, błyskawicznie, tak jest, to są... Tak jest. Jest wreszcie granica. Jak jest, to znaczy, że już tak. Rzeki, witamy cię. Kolejny przedstawiciel Witerszu. Tak. Przyszła gwiazda. Czapeczkę źle odwróciłem. Stefan Kuła, Ryszard Krojter, Kamil Stor, Andreas Wellinger, Yoshio Kobayashi, Stefan Malawi, Stefan Kuła. I witamy! Są nasi wspaniali zawodnicy. I sam oczywiście jest Kraska. Panie i panowie, ladies and gentlemen, bardzo proszę o uwagę. Panie Adamie, bardzo proszę, pan Paribis. I brawa, drodzy państwo, i pozwólcie, że poproszę gospodarza tego pięknego miasta. Tomasz Bujot, panie Tomaszu, panie burmistrzu, witajcie brawami. I prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Apolonisza Tejnera. Ci dwaj panowie będą wręczali numery, ale najpierw proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Szanowni państwo, ja chciałem was bardzo serdecznie i gorąco przywitać w Wiśle. Karuzelę Pucharu Świata zaczynamy. Ona się coraz bardziej zaczyna rozpędzać. Ale ona tak naprawdę jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Wielu osób, które ostatnimi dniami nie przespały ani jednej nocy po to, by przygotować obiekt. Osób, które przeżyły wiele nerwów, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Za to z tego miejsca chciałbym im bardzo serdecznie podziękować na ręce prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Apolonisza Tejnera. A tak naprawdę znajdujemy się w miejscu tutaj na placu Hoffa, w samym centrum naszego miasta, w strefie kibica, która też nie byłaby możliwa do zorganizowania bez pomocy naszych partnerów. Mam na myśli tutaj województwo śląskie i pana marszałka, mam na myśli tutaj lokalną grupę działania Cieszyńską Krainę. Gdyby nie oni, gdyby nie ich przychylność i ta współpraca, nie moglibyśmy się dzisiaj tutaj bawić, ale nie tylko dzisiaj, podczas tych wszystkich dwóch czy trzech kolejnych dni. I myślę, że będziemy się wspólnie dobrze bawili, tego sobie i oczywiście państwu przede wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. I proszę również o zabranie głosu prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Apolonisza Tejnera. Dobry wieczór państwu. Tu już kolejny raz mamy najlepszy skoczki świata w Wiśle i to w takim sensacyjnym terminie, bo przecież 17 listopada dzisiaj mamy. Kto by pomyślał, że można skakać. Dużo tych informacji media w tej chwili uzyskują, także macie państwo do tego dostęp. Natomiast zawodnicy po tych kwalifikacjach są w tej chwili już zmęczeni i odbiorą te numery, ale marzą, żeby szybko znaleźć się jeszcze gdzieś na kolacji, prawda? Także nie będę im zabierał więcej czasu.
Powiem tylko, że na razie wszystko układa się bardzo dobrze. Mamy trochę szczęścia z pogodą, wszystko powinno jutro przebiec. Niemcy bardzo groźni, Polacy bardzo groźni, a potem to się zobaczy. No i ten konkurs indywidualny też będzie ciekawy. No i cóż, czekajmy na tą rywalizację. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Przystępujemy od razu, drodzy państwo, jesteśmy przygotowani do dekoracji. Z numerem 40 plastą bierze reprezentant Norwegii, Robert. Tak jest, Robert Johansson, zapraszamy plastą z numerem 40. Pan burmistrz Tomasz Bujot, oczywiście. Może Adam jakaś muzyczka nam cały czas towarzyszyć podczas tej dekoracji. I tutaj oczywiście panowie operatorzy, fotoreporterzy błyskawicznie dochwycują. Robert, dziękujemy. Z numerem 41 reprezentant Niemiec, Markus. Markus, zapraszamy oczywiście, drodzy państwo. Pamiętajcie, tutaj ma być tak, żeby i masz, drodzy państwo, buty spadały, kiedy będziecie wymieniali ich nazwiska. Tak jest. Jest Markus Eisenbichler. No i teraz nawet państwa nie będę musiał zachęcać. Z numerem 42 reprezentant Polski, Maciej! Maciej! Cieka, drodzy państwo, od wielu, wielu lat z nami. W zeszłym roku miał fantastyczny sezon, jak kapitalnie, jak pięknie walczył. Jego pierwsze podium i zwycięstwo w Pucharu Świata. Maciej, gratulujemy, numer 42. Z numerem 43 reprezentant Niemiec, Karl. Karol, zapraszamy, Karl Dager, numer 43. Tak jest, drodzy państwo, będzie ciekawie, już widzicie po tych kurtkach, jak tutaj jest. Dziękujemy, Karl. Panie i panowie, z numerem 42, reprezentant Polski, zaskoczył nas, ale jak pięknie, Stefan, trzymamy kciuki, aby jutro było podobnie, oczywiście, tak jest. Stefan Hula, dziękujemy. Z numerem 45 reprezentant Niemiec, Richard! Richard, zapraszamy. Richard Freitag, numer 45. Jak pięknie wylądował, drodzy państwo. Pięknie się przygotował do wręczenia tego numeru. I cóż mogę powiedzieć teraz, drodzy państwo, zwycięzca turnieju czterech skoczni, nasz mistrz nad mistrzami, z numerem 46 reprezentant Polski, Kamil! 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 Tak jest, drodzy państwo, Kamil jest to. Wielkie, wielkie brawa. Kamil, trzymamy kciuki, aby jutro było pudło, tak jak rok temu. Z numerem 47 reprezentant Niemiec, Andreas! Andreas Bellinger. Zobaczcie, oni patrzą na was i czekają, czy wy dobrze wymówicie ich nazwisko. Andreas Bellinger, wspaniały zawodnik naszych zachodnich sąsiadów. No i mamy jedynego reprezentanta kraju Kwitnące i Wiśni z numerem 48. Yoshiro! Yoshiro Kobayashi, zapraszamy. I drodzy państwo, to nie tylko numery, bo tutaj Maria Wujo, Gliszańskie Centrum przygotowało również niespodzianki. Yoshiro z numerem 48. Numer 49. Stefan z Niemiec, nasz zachodni sąsiad. Dobrze państwo się przygotowali. Reprezentant Niemiec, Stefan Lajer. Tak jest. No i drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć, kolejny ze Stefanów z numerem 50, reprezentant Austrii, Stefan! 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 Tak jest, Stefan Graf, drodzy państwo. I teraz chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy i burmistrza, i pana prezesa, żeby razem stanęli przy zawodnikach do wspólnego zdjęcia. Tak jest, Stefan, congratulations. Teraz oczywiście od państwa brawa, brawa. I jak już mi się umawiali, na wcześniej 11. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip!
I teraz, drodzy Państwo, zapraszamy Panią Dyrektor, bo ma dla nich niespodzianki. Złote, złote bombki. Drodzy Państwo, święta się zbliżają, ale również mamy wyjątkowe, fantastyczne cukierni, od Janeczki, wyjątkowe także nagrody. Dlatego... A my jeszcze raz brawa im dziękujemy! O, teraz cały czas! A Adam za chwilę coś tam zagra, nagra. Prosimy, drodzy Państwo, to jest piękna pamiątka. Jeżeli są nasi przyjaciele, poprośmy. No, panowie fotoreporterzy, ewentualnie, no właśnie. Będzie ktoś, nie uda się wszystkim. Luki, Grześko. O, właśnie, super! Polska, biało-czerwoni. Tak jest. Zobaczcie, czy to nie jest piękne? To dla nich, słuchajcie, to dla nich się. Najpiękniejsi na scenie nasi kibice. Prawdziwa lodowa rzeźba. Pięknie podświetlona. Jeszcze będzie podświetlona. Nie, a potem przyjedzie tu kontener gorzały i będą drinki z tego.